Serdecznie witam na kolejnej edycji turnieju, powiatowego turnieju w tenisie stołowym. Zmagania młodzieży ponadgimnazjalnej w liceum numer 2 mają już długą historię. Za każdym razem nie brak jest chętnych uczniów, aby w zawodach wziąć udział. Zawody te odbywają się w naszej szkole od 8 lat, a pomysł wziął się stąd, że one na początku były prowadzone w szkole podstawowej numer 1. No i tutaj z kolegami wspólnie doszliśmy do wniosku, że jeżeli są to zawody powiatowe szkół ponadgimnazjalnych, dobrze byłoby je zorganizować w jakiejś szkole ponadgimnazjalnej. Zawody trwają 4 dni. Pierwsze 2 przeznaczone są na rozgrywki dziewcząt. Tych zgłosiło się 28, po 2 zespoły z 7 szkół. 2 ostatnie dni zawodów to czas na grę chłopców. Dokładna liczba zawodników biorących udział w turnieju znana będzie dopiero w środę. Zawsze mamy wiele drużyn, które bardzo chętnie startują w naszym turnieju. No zawody zawsze odbywają się w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze, więc mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Młodzież lubi grać w ping-ponga i chętnie rywalizuje. Uczestnicząc w zawodach, chcą sprawdzić swoje umiejętności. Turniej traktują jako okazję do spotkania się z rówieśnikami. Według mnie takie turnieje powinny być organizowane częściej, nie tylko raz w roku, ponieważ warto czasem sprawdzić swoje umiejętności na tle rówieśników. Apetyt na zwycięstwo jest wśród dziewcząt duży. Każda chce wypaść jak najlepiej. Oczywiście, że chcemy wygrać. Jak wszyscy. Dla młodych ludzi sport to szansa na dobrą zabawę i rozwijanie swych zdolności. Nauczyciele zauważają, że aktywność fizyczna może tylko pozytywnie wpłynąć na uczniów. Faktem jest, że nigdy, jak sądzę, uprawianie sportu nie przeszkadzało młodym ludziom, wręcz przeciwnie, rozwija go nie tylko pod względem fizycznym, ale myślę również właśnie, tak jak pan podkreślił, pod względem umysłowym lepiej się uczą, są bardziej aktywni, dotlenienie mózgu być może wpływa również na poprawienie kondycji nie tylko fizycznej, jak powiedziałem, ale również psychicznej. Tenis stołowy to nadal jedna z najbardziej popularnych dyscyplin sportowych wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie z Ostrowca odnoszą w tej dyscyplinie sukcesy nie tylko powiatowe, ale też na arenie wojewódzkiej.